Och, uwielbiam bawić się slajmem. Tak fajnie się gniecie. Hej, Sami, jak myślisz, skąd bierze się slime? To proste, Susan. Najpierw mama slime i tata slime spotykają się. Potem uświadamiają sobie, że bardzo się kochają, a potem dzwonią po dostawę. A po 30 minutach otrzymują maleńkiego slime'a. Tak jak z pizzą. To brzmi dziwnie. O, chwila, to mój telefon. Halo? O, cześć, Roger, co tam u ciebie? Ona ma rację. No to w takim razie skąd pochodzą slime? Muszę to odkryć. Okej, to do zobaczenia wkrótce. Sami, gdzie jesteś? Sami! Tutaj, Su! Co się stało? I o co chodzi z tym strojem? Chciałem tylko zrozumieć, jak powstają slajmy! Rozumiem, czyli to naukowe podejście. Hej, a co jeśli zbudujemy fabrykę slajmu? Fabryka slajmu? Genialne! Ha? O, gdzie on znowu poszedł? Zrobiłem już ściany! O rany, jesteś szybki! Zobaczmy. Świetna robota, Sam. To zabieramy się do pracy. Ale będziemy potrzebować gorącego kleju i więcej części. Proszę bardzo, Su. Jeszcze tylko je sprawdzę. Tak, są doskonałe. Wcale nie. Tak powinny wyglądać te rzeczy. Co? Jak mogłem tego nie wiedzieć? Tak czy inaczej, przyklej je do podstawy. Dokładnie tak. Aha, świetnie ci idzie, Susan. Cóż, dziękuję za słowa uznania. Su, zamówiłam sushi. Należy je jeść pałeczkami, prawda? Ale to niemożliwe. Ciągle coś upuszczam. Ha, to nie są pałeczki, Sami. To szpikulce. I dobrze się składa, bo nam się przydadzą. Serio? Przynajmniej udało mi się wypić sok. Świetnie, z tego też skorzystamy. Do dzieła. Spójrz, Sami. Sami, gdzie jesteś? Tutaj i pomagam jak mogę. Dziękuję. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Doskonale. A kuku, widzę cię. Bardzo śmieszne. Teraz możemy złożyć te części. Wszystko jest takie ładne i schludne. Ale to jeszcze nie koniec. Wciąż mamy dużo pracy przed sobą. Ładnie idzie. A to ciekawe. To prawdziwy skarb. Muszę go mieć. Hej! Przepraszam, panie szlampiracie, ale potrzebuję tego. Zobacz, jak pięknie wyszło to tło. Idealny żółty do mojego idealnego brokatu. Właśnie. Teraz zróbmy kilka pomiarów. Jak dla mnie, świetnie. Następny krok to przyklejenie kawałka przezroczystego plastiku bezpośrednio na wierzch tej rurki. Bułka z masłem. Sami, udało ci się? Jasna sprawa. Więc co dalej? Wiem, ulepszę rurkę tym. Znakomity pomysł. Teraz będzie pełnić swoją funkcję jak trzeba. No cóż, nie dowiemy się tego, dopóki nie przetestujemy, prawda? Prawda. Czyż nie jesteśmy najlepsi w rękodziele? Przed nami jeszcze sporo pracy. No tak. Co to jest? Nie rozumiem. Sami, jak długo jeszcze? Czas to pieniądz. To czemu nigdy nie dostaję zapłaty? Oto potrzebne rzeczy. W końcu. Ale gdzie jest ta rurka? Sekundka, była gdzieś tu. Znalazłem. Łap! A, no dzięki. W każdym razie... To pasuje tutaj. O, świetna zabawa. Hurra! Auć! Ostrożnie. W sumie to w samą porę. Właśnie miałam to przetestować. To było fajne. Tak, bardzo fajne. Na czym to skończyłam? A, no tak! Gdybyście zapomnieli, tworzymy tutaj fabrykę slajmów. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podoba wam się ten pomysł. Ten element nie wygląda dobrze. Tak lepiej! Mamy tutaj też trochę piankowego papieru. Teraz zobaczymy, czy pasuje. Tak, dobrze nam idzie. Nigdy byś tego nie zrobiła bez mojej pomocy. Na pewno? No pewnie, bo jestem najlepszym pomocnikiem na świecie. To prawda! O, prawie zapomnieliśmy o bardzo ważnym elemencie. Tak, świetnie. A to jako dekoracja. Co powiesz na jeszcze jeden mały test? Super! Więc jesteś gotowy?
Zrób to, Susan! Hurra! O, wow! Prawdziwa magia! Bardzo mi się to podoba! Hej, a to co? Co za śmiesznie wyglądające coś! Nazwę cię Spinner! Hej, Su! Poznaj mojego nowego przyjaciela Spinnera! No bo to jest Spinner! Popatrz! Właśnie tego potrzebowaliśmy! Twój przyjaciel dobrze się spisał, Sami. Dziękuję. Potrzebujemy więcej kolorów i elementów. Aha. Teraz możemy wszystko złożyć w całość w ten sposób. Znalazłem coś, co świetnie na mnie leży. Hej! Daj spokój, Sam. Przecież wiesz, że tego potrzebujemy. Widzisz? Ten ładny kijek też może się przydać. Mniejszy kawałek do środka, a dłuższy po prawej stronie. Pozwól mi to okleić tą papierową pianką. Tym razem nie jest konieczna, Sami. Popatrz. O, rety, to naprawdę fascynujące, Su. Kocham to. Pracujmy dalej. Myślę, że w środku jest coś fajnego. Pokaż, pokaż. Tylko rzucę okiem. Że też zapomniałem. Auć, schowałam tam swoje zapasy. Ha, może też powinnam robić zapasy cukierków? Chociaż zbytnio ich nie lubię. Ale może w takim razie zapasy czekolady? Su, skoncentruj się, weź to! Dziękuję. Mam kolejną buteleczkę z klejem. Mogę go zainstalować? I gotowe. Musimy tylko zrobić pokrywkę. I magnesy nam w tym pomogą. Ten element tutaj... I już! Zobaczcie, jak gładko chodzi. Aby fabryka mogła produkować najpiękniejsze slajmy, musi również wyglądać pięknie. I bam! O tym właśnie mówię. Nareszcie możemy zacząć robić slajmy. Najpierw ja! Będziemy robić puszystego slajma. Oto składniki. Macie je na swoich ekranach. To dość proste. Gotowi na premierę? Oczywiście, nawet mam monetę. Zaczynajmy. Z pierwszą partią kleju poszło idealnie. Dodajmy trochę kremu do golenia. Teraz wsypuję nieco sody oczyszczonej. I trochę barwnika. Potrzebujemy też płynu do soczewek. No już, dalej! Spójrz na to! Zrobiliśmy naszego pierwszego slajma! Wyszło całkiem fajnie! Oto nasz specjalny słoik, który utrzymacie w cieple! Wyglądasz świetnie! A co powiecie na połączenie przepisów na następnego slajma? Patrzcie! Ale zaczynamy od kleju, pamiętacie? Tak jak z poprzednim slajmem. Mam nadzieję, że ten będzie miał piękne włosy. Dodamy sporo szamponu. Sami, szampon do miękkiej tekstury, nie do włosów. Ale to nie wszystko. Tym razem potrzebujemy więcej składników. Dobrze, zobaczmy. A, ten! Trochę więcej! Wystarczy. Czy kiedykolwiek mieszaliście skrobi kukurydzianą z szamponem, przyjaciele? Otrzymamy coś naprawdę miękkiego. Teraz połączmy wszystko razem. Dodajmy też trochę dekoracji. Ja bym dał więcej fajnych i kolorowych rzeczy. Zaraz wracam. Co? Wow, Sami, to jest niesamowite! Wskakuj do swojego słoika, mały. Pasujesz tu idealnie. W końcu spróbujmy mojego przepisu na slime. A oto, czego potrzebujemy. Na dobry początek trochę brokatu. Świetnie! I leci prosto na klej. Wow, jakie błyszczące! Czas dodać trochę płynu do soczewek. No to zaczynamy!
Hej, gdzie to jest? Przepraszam, Su, chciałam ci trochę pomóc. Proszę. Dziękuję. O, wygląda ładnie. Jeszcze to porozciągam. Dzięki za słoik, Sami. I gotowe. Podobał ci się nasz projekt, Sam? Jestem bardzo zadowolony, naprawdę! Wprowadziliśmy nawet technologię! O! Ten obracający się stojak na składniki jest topowy! Ale najbardziej lubię brokat! Możemy teraz zrobić tyle slajmów! Cieszę się, że ci się podoba, Sami. Przyjaciele, dziękujemy za spędzenie z nami czasu. Subskrybujcie nasz kanał i pa, pa! Zostawcie łapkę w górę.